Pierwszego konkursu skoków w Zakopanem. Zmienny wiatr zagrażał wszystkim, ale najgorszy podmuch otrzymał w drugiej serii Jan Mazoch. Czech miał groźny upadek, po którym został odwieziony do szpitala. Konkurs zakończono, zaliczając wyniki pierwszej serii. Wygrał Słoweniec Rok Urbans. Adam Małysz zajął piąte miejsce. Mamy w tej chwili trudności z połączeniem z Zakopanem, z Bartoszem Hellerem. Jeżeli dojdą nas w trakcie trwania naszego serwisu jakieś wieści o stanie zdrowia Jana Mazocha, niezwłocznie je Państwu przekażemy. Tymczasem nadal tego konkursu na Wielkiej Krokwi Bartosz Heller. To nie był dobry dzień dla promocji skoków, to nie był dobry dzień dla Zakopanego. Gdy piąty po pierwszej serii Małysz studiował wyniki i liczył straty na Wielkiej Krokwi, doszło do dramatu. 22-letni Czech Jan Mazoch przegrał potyczkę z wiatrem i uciszył roztańczony stadion do końca dnia. Był to fatalny upadek. Najgorsze są upadki dla skoczków, jak ich odbije od zeskoku. Tutaj dwa razy Jana odbiło od stoku, uderzył bardzo mocno prawym kolanem, potem poszedł na szyję, na obojczyk, jest utrata przytomności, natychmiast go odwożą do szpitala, także jest to dla nas wszystkich bardzo taka nieprzyjemna sprawa i trzymamy za niego kciuki. Według najnowszych informacji Mazoch wciąż jest nieprzytomny i ma ciężki uraz czaszki. Znaczy było niebezpiecznie, no na pewno bardzo przykry upadek, ale no trzeba przyznać, że częściowo jest to wpisane na pewno w nasz zawód, w nasze ryzyko i jakby nie było, na pewno był to błąd zawodnika. Z dziennikarskiego obowiązku odnotujmy, że konkurs po odwołaniu drugiej serii wygrał Słoweniec Rok Urbans. Dzisiejszy konkurs w Zakopanem był kopią jakże loteryjnej i wiecznej inauguracji Pucharu Świata w Kusamo. Jednak z jedną bardzo poważną różnicą. Wtedy rywalizacja dla nikogo nie zakończyła się tragicznie. Spod pechowej dziś Wielkiej Krokwi dla sportu Bartosz Heller. Skoczkowie uczą się nie tylko jak dalej skoczyć, ale też jak w razie potrzeby umiejętnie upaść. I mało kto z widzów na co dzień zdaje sobie sprawę, ile ryzykują skaczący narciarze. Ale dla nich ryzyko to część tej dyscypliny sportu. Marcin Szczepański. Simon Naaman to jeden z tych skoczków, którzy aż za dobrze wiedzą, co znaczy upadek na skoczni. 5 lat temu w Willingen jego lądowanie wyglądało dramatycznie i skończyło się kilkutygodniowym pobytem w szpitalu. To się dzieje, gdy zbliżasz się do granicy możliwości i upadek może się zdarzyć nawet, kiedy tylko trochę ją przekroczysz. Upadek nie przeszkodził jednak Naamanowi zdobyć krótko potem 2 złotych medali olimpijskich. Ale każdy skoczek wie, co to jest twarde lądowanie. W tym momencie nie tylko komentator, ale cała Polska zamarła, gdy Adam Małysz zsuwał się po skoczni w Salt Lake City, a potem zastygł w bezruchu. Jak mówi Małysz, to ryzyko zawodowe. Przede wszystkim, jeśli się dojdzie do siebie, trzeba jak najszybciej na skoczni. Ja po upadku w Ameryce nie pojechałem do Skandynawii, ale zaraz na wiosnę jeszcze tutaj się dało skoczyć, przyjechałem tutaj skakać. Jan Mazoch od 4 lat skacze w Pucharze Świata. Dlaczego jego skok w Zakopanem skończył się tak fatalnie? Niewykluczone, że czeski skoczek najpierw dostał mocny podmuch wiatru na progu, a potem zrobiła się wokół niego powietrzna pustka. Mazoch widać było, że dość bezwładnie poszedł tą pustkę, a ktoś może doświadczony bardziej może by jakoś jeszcze chwilę utrzymał i inaczej po prostu by upadł. Największym przeciwnikiem jednocześnie sprzymierzeńcem jest wiatr. Ten pod narty pomaga, daje szansę na długi skok w przeciwieństwie do wiatru w plecy. Oprócz tego są jeszcze boczne podmuchy. Uporanie się z nimi to nie lada wyczyn. Shit happens. Life goes on. Skoczkowie mogą tylko przeklinać, mimo że na skoczniach montuje się coraz więcej urządzeń do pomiaru siły wiatru. Ten nadal pozostaje nieobliczalny i nieokiełznany. By zmniejszyć ryzyko, sportowcy przechodzą specjalne testy w tunelach aerodynamicznych i zajęcia z psychologami. Sportowiec działa w afekcie, a więc działa w bardzo silnej emocji. Często wyłącza racjonalne myślenie, logiczne myślenie, działa tylko na zasadzie pewnych nawyków, instynktów samozachowawczych. Wczoraj w Zakopanem oprócz tragicznego upadku stało się jeszcze coś bardzo dziwnego, co obnażyło słabość polskiego systemu ratowniczego. Ten jedyny w Polsce helikopter pogotowia lotniczego, który może latać w nocy, a na co dzień stacjonuje w Warszawie, nie został wykorzystany.
Nasz ratownik dyżurny po tym, jak pilot sprawdził, czy są możliwości pogodowe wykonania tego lotu, zadzwonił do szpitala w Zakopanem, złożył deklarację, że śmigłowiec stoi w gotowości, jest gotowy do przewiezienia tego pacjenta. Zakopiańscy lekarze nie skorzystali z tej oferty, mimo że helikopter mógł być na miejscu w ciągu niespełna półtorej godziny. Przelot do Krakowa zająłby kolejne 20 minut. Dlaczego nie użyto śmigłowca? Lekarze z Zakopanego nie chcieli odpowiedzieć. Marcin Szczepański, Wiadomo.